Patrzę, brawo. To nie jest już koniec, no jeszcze jedno koło. Nie, to nie, to już koniec. To już koniec. To jest koniec. To jest trzecie koło, tak. Ta pora jest we dwa słuchajcie miejsce pierwsze. Ej, Nikola, wydamy! Jan Małek jest pierwsze, drugie. Francisek Jada, to jest jeden, drugi, miejsce trzecie. I miejsce czwarte, Kuba Kaczkowski. SP Coaching. Brawo, dziękujemy bardzo. A to jest drugie? Brawo. Aha. Woda. Aha. Aha. Jeszcze dalej. Część bierze medala, część bierze na to. Patrzmy na tego drugiego. Bo wody jest to proszę, że podawa. No dobra, no to ja wezmę. Nie macie wystarczająco. Klasa czwarta. Oliwia Podgóra-Czyńska. Ludzie się odzrodzą. Spoko. Daniela Fim. SP3 Słubice. Miejsce drugie. Drugi za tatą. Nina Więckowicz, SP2 Słęcin, miejsce czwarte. Oliwia Podgóra-Czyńska. Ale to raczej nie to. Dalej woda i medale. Oliwia chyba też nie akademii. Czy jest Oliwia? A czy ktoś Oliwii odbierze medale? Proszę się tu poczęstować. Mówiła, mówiła. Nie ma Oliwii, w takim razie nagroda będzie do wybrania przez organizatorów. Drugie miejsce Daniela Fink, SP3 Słubice. Trzecie miejsce Magdalena Kowalczyk, SP Wędrzyn. I czwarte miejsce Nina Więckowicz, SP2 Słęczyn. Brawo dziewczyny. Kończy. Chłopcy, klasa czwarta, pierwsze miejsce, Piotr Glacha, SP2 Słęcin. Drugie miejsce, Gabriel Farbotko, SP3 Myszno. Trzecie miejsce, Nikolas Kreuzel, SP2 Słęcin. Czwarte miejsce, Paweł Szkilewski, SP2 Słęcin. Zapraszamy na podium, chłopaki są w komplecie. I proszę o dekorację. Jak przebiegnie, to dopiero się dowie, w końcu. Piotrek Lapa, Gabriel Farbotko, Nikolas Kreuzel, Paweł Szpilewski. To najlepsi biegacze klas czwartych. Brawo! A przypomnę, że nagradzamy pamiątkowymi, dziękuję bardzo chłopcy, nagradzamy pamiątkowymi medalami, pamiątkowymi koszulkami i workami, tak jak na biegu stulecia, takie same pakiety, jak zostaną zawodnicy w biegu głównym. Dziewczyny klasa piąte tu były, dwie zawodniczki i zapraszamy ich na podium. Nikola Sosik, SP Wędrzyn i Karolina Sakowicz, SP Kostrzyn na podium. O tym jak biegnie widać. Brawo dziewczyny. Tak, kończy, 100%. No dwie, nie obrodziło w tej kategorii wiekowej, ale w sumie udało się dużo zawodu biegało. Ponad 200 dzieci i młodzieży w 18 biegach dzisiejszego memoriału. Od przedszkola do gimnazjum. Brawo dziewczyny, dziękujemy bardzo. I najlepsi chłopcy z klasy piątej. Sebastian Bień, SP2 Słęcin, Szymon Bęben, SP Wędrzyn, Miłosz Marciniak, SP3 Myszno i Aleks Sikora, Szkoła w Sieniawie. Sebastian Bień, pierwsze miejsce, SP2 Słęcin. Zapomniałem o tym. Sebastian Bień, SP2 Słęcin, Szymon Bęben, drugie miejsce, Miłosz Marciniak, Przemysz, to miejsce trzecie, Aleks Sikora, Sieniawa, miejsce czwarte.
Brawo. Dziękuję wszystkim zawodnikom. A z pomiaru czasu dostałem już komunikat, że 20. Memoriał Stanisława Ożoga wygrał Jacek Szymańczuk z Ostrowa, czyli mieszkaniec naszej gminy. Brawo Jacek. Najlepsi biegacze już na mecie. Drugie miejsce Karol Macio z Bielska i trzecie miejsce Robert Piewra z Ośla Lubuskiego, czyli najlepszym biegaczem ukazał się Jacek Szymańczuk z Ostrowa, mieszkaniec naszej gminy. Brawo Jacek! A my wracamy do dekoracji biegów młodzieżowych. Dobra, ale by trzeba było też swoim podawać. No, Jula tam sobie. Dziewczęta klasy szóste. Pierwsze miejsce Lena Łukaszkiewicz, SP2 Sulęcin. Blanka Nowakowska, SP Węgrzyn. Drugie miejsce Paulina Putynkowska, SP2 Sulęcin. Trzecie miejsce i Sonia Domanowska, SP Węgrzyn. Miejsce czwarte. Zapraszamy na podium. Pierwsza kobieta pewnie. Lena Łukaszkiewicz, Blanka Nowakowska, Paulina Putynkowska i Sonia Domanowska to najlepsze biegaczki klas szóstej. Brawo dziewczyny! Tu już do pokonania od piątej klasy było 600 metrów, czyli dwa okrążenia dookoła rynku. Gratulujemy. I najlepsi chłopcy, klasa szósta. Biegało tutaj dwóch zawodników. Najlepszy okazał się Bartosz Ciosek, SP2 Słubice i Wiktor Milczewski, SP Węgrzyn. Dwie kategorie były takie, że tak powiem, nieobsadzone. W pozostałych biegach pełne podium jest wykorzystane. Bartosz Ciosek, SP2 Słubice i Wiktor Glinczewski, SP Węgrzyn. Brawo! Brawo chłopaki! Dziękuję bardzo. Proszę, żeby dzieci się jeszcze nie rozchodziły, gdyż będzie losowanie tego tutaj właśnie roweru górskiego. Do losowania będzie, jest on przeznaczony. To jest prezent od pana burmistrza Dariusza Eicharta do rozlosowania wśród wszystkich dzieci dzisiejszego memoriału, które ukończyły bieg. Mam tutaj wasze wszystkie kartki. Zaraz ten góral będzie wylosowany i będzie mógł już jechać na trasy rowerowe w Sulęcinie i okolicach. Dziewczęta klasy szóste. Najlepsza okazała się Agnieszka Nowak, SP2 Sulęcin. Grześnika Łukasz, SP2 Sulęcin. Drugie miejsce. Zuzanna siódmej, tak. Agnieszka Nowak, Jessica Łukacz, Zuzanna Ćwiklińska i Sandra Stasiłowicz. Wszystkie dziewczęta SP2 Sulęcin. Brawo dziewczyny i dekoruje pani Krystyna Orzeł, Robert Świergiel, Maszoński Logistik oraz prezes Postomi Sulęcin Coaching, pan Eugeniusz Sembratowicz. To są, słuchajcie, historyczne chwile. Proszę robić zdjęcia. Bieg stulecia. 20. Memoriał Stanisława Ożoga. Jubileuszowy. W stuletnią rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Brawo dziewczyny. Chłopcy klasa siódma. Oskar Bęben, SP Węgrzyn, pierwsze miejsce. Radosław Gracz, SP Trzemeszno, drugie miejsce. I Kasper Stępień, SP 2 Sulęcin, miejsce trzecie. Zapraszamy na podium najlepszych biegaczy z klasy siódmej. Zasłaniamy ten stół. Nie, my zapraszamy do tego stołu. Zapraszamy do stołu. Woda, izotonik, ciasteczka, owoce. Wiesz, że to jest teraz cały.
Brawo! Najlepsi chłopcy klasy siódme. Dziękujemy bardzo. Przedostatnia dekoracja biegów młodzieżowych. Przedostatnia dekoracja klasy ósmej i trzeciej gimnazjum. Klaudia Kozieł, SP2 Sulęcin i Anna Szwedek, gimnazjum numer 9, Gorzów Wielkopolski. Dwie dziewczyny startowały w tej konkurencji. Zapraszamy na podium. Mam oficjalne wyniki biegu Open. Jak wspominałem, wygrał Szymanczyk Jacek z Ostrowa, a najlepszą kobietą okazała się Mydłowska Marta, ALKS AJP Gorzów Wielkopolski. Czyli mamy już w komplecie zwycięzców wśród kobiet i mężczyzn na mecie. Dziękujemy bardzo. Najlepsze dziewczyny Klaudia Koziem i Ania Szwedek udekorowane. I słuchajcie, ostatnie dekoracje biegu młodzieżowego. Tutaj były największe emocje, myślę, ze wszystkich, gdyż o zwycięstwo, walczyli chłopaki na milimetry. Najlepszy okazał się Dawid Nowak, MLUKS Postomia Sulęcin Kołczyn. Drugie miejsce Michał Witt, również Postomia. Jakub Skarbierz, również Postomia. I czwarty w tym biegu okazał się Michał Szewczuk z Krosna Odrzańskiego. Czyli najlepsi biegacze, najszybsi biegacze, bym powiedział, biegów młodzieżowych. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na poczęstunek. Woda, owoce. To jest woda, tam jest izotonik. I tym oto sposobem dotarliśmy do finału dekoracji biegów młodzieżowych. Brawo chłopaki! Dziękuję bardzo. Mam wasze teraz wszystkie kartki. Biegało was dzisiaj ponad 200 osób ze wszystkich 18 biegach. I ten oto rower ufundowany przez pana Dariusza Eicharta. Góral firmy Romet, niezła rakieta. Rozlosujemy wśród wszystkich uczestników, którzy ukończyli biegi młodzieżowe. Poproszę pani Krysiu. Uwaga, pani Krysia losuje zawodnika lub zawodniczkę, który będzie właścicielem tego oto roweru. Marta Ciosek, druga klasa, SP2 Słupice, rok urodzenia 2010. Zapraszamy po rowerek. Marta Ciosek, jesteś? Pani Krysia, ten oto właśnie rowerek górski wylosowała dla Marty. Brawo! Ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo naszym prześwietnym gościom. Pani Krysiu, dziękujemy pięknie, prosimy na odpoczynek. Panie Gieniu, proszę się gościć. Dziękuję pięknie, proszę się gościć. Za chwilę, za jakieś 40 minut dekoracje biegu głównego, bo już większość zawodników dobiega do mety. Kibicujmy im, bo nie jest nie lada wyczynem pokonanie 10 tysięcy metrów po ulicach Sulęcina. Zapraszam wszystkich, którzy ukończą bieganie na grochówkę. Zapraszam wszystkich na gochy, na ciasto i na kawę do kawiarenki klubowej. A ja systematycznie w miarę otrzymanych wyników będę wywieszał na tablicy informacyjne kolejność biegów głównego. Tak, tak, tak. 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 Tak, t
nie woda, ja na pewno coś dostałam. Nie. Fantastycznie. Proszę, ale to bardzo Ty nie proszę tego. Brawo Grzesiu Gap na mecie. Brawo, witam wszystkich na mecie. Z czego dwie skończyły odjąć chwilę? Nie wiem, trzy, dwa, nie wiem. Bo oni biegli w pięć osób, wszyscy złapani za ręce. Po czym... No wiem. Wiesz, tylko dwie osoby kończyły. Ale było tylko więcej niż normalnie. Zaparzam jeden. Przepraszam, wy się pan... Bardzo proszę. Nic się nie znaczy. Widzę ją! Gratuluję wszystkim, którzy ukończyli dzisiejszy bieg. Nie znasz? Patrz, czy ty masz mój telefon? Do, zapraszam, którzy ukończyli bieg, tutaj do straty. Ale weź sobie już go, bo ja można się posilić węglowodanami, pomarańczami. Bardzo proszę chipy oddawać do koszyka na mecie. Jest woda, izotonik. Oczywiście dla każdego pamiątkowy medal, wyjątkowy, oryginalny, taki sam medal jak w całym kraju, we wszystkich 100 biegach niepodległości od Bałtyku. To tak, kolejną zawodniczkę witam na mecie i za pleczka rozpoznaję ją doskonale. Skończyna.
Przyjechała tu z dziećmi, biegały dzieci oczywiście. No i przykład biega również. Gratuluję wszystkim, którzy dotarli na metę, dobrze kondycji, zapraszam i na gorącą kropunkę na ciepłą kubatę do pawiarenki. I myślę, że gdzieś przetrzymać, to zaczniemy deklarację biegu głównego. Wyniki są już będzie wywieszane na tablicy informacyjnej 3 duże zawodów. Wszystkie kategorie mamy już ustalone. Zaraz będziemy je systematycznie wywieszali w biurze zawodu. Kropi czy mi się wydaje? Kropi! Nie by się cieszy, że biegamy w Surecinie. Brawo! Andrzej Mikulaj z Syrem! Brawo! Brawo! Nie odpuszcza Andrzej Woboja, ani biegu Lubiskiego, ani memoriału Stanisława Andrzeja. Znam mówił syna, razem biegają. Widzę Zbyszek Szczepański, też dobry, który już ukończył bieg. Ewa Reweryta, twój mąż już doleciał? Też brawo Przemek, widzę cię tu. Gratuluję, gratulujemy. Gratuluję, jak byłem na trasie ten na ziemi. Super, to mnie cieszy. Godzina 53, czyli godzina 53. Brawo! Brawo! Brawo, gratuluję z bardzo usportowionej rodziny. Wszystkie trzy siostry biegały, a trzecia siostra jest? Biegnie. Czyli Ewa dobiegła, Agnieszka dobiegła i Ania jeszcze biegnie. Oczywiście mężowie też biegają i dzieci. Wszyscy dzisiaj na 20 memoriale Orzowa w Sulecinie. Ja już mam wyniki w kategoriach wiekowych. Zapraszam do, na tablicę informacyjną do tego zawodu. Już wywieszam aktualne wyniki. Jest to mnie Jarek Szymaczuk, zwycięzca 20. Rodzaju Orzowego Memoriału Stanisława Bardzo proszę, polecamy się. Bardzo proszę. Wiemy, co dobrego. O jejku, to faktycznie, co to jest dyszka? Kampos, godzina 4. Powiedz mi kolka. To są wszystkie.
Wiem, że tu jest na ciepło. Aga!